Dzień dobry, kochani. No cóż, odezwali się nauczyciele z Polski, którzy mówią, że trudno jest utrzymać zapał do nauczania, kiedy jest tyle papierkowej roboty. Kiedy praca ich polega w większości, w większym procencie na pracy biurkowej, papierkowej raczej niż nauczaniu, kształceniu i wychowywaniu. No to już od razu widać, że to jest nie tak, jak być powinno. Jak to mówią, ryba psuje się od głowy. No i tak jest ze wszystkim. Czyli zmieni się system i zmieni się wszystko inne. Nauczyciel musi wiedzieć, że ma czas na nauczanie, że ma... To jest to jego główna rola. Uczyć, kształcić, wychowywać. Jeżeli tego poczucia już więcej nie ma, to i oczywiście i zapał, i chęci, wszystko pójdzie nigdzie. To znaczy, że Ministerstwo Edukacji nie wykonuje swojej pracy dobrze. Że ministrowie zmieniają się jak rękawiczki albo skarpetki, więc jak to może być dobrze, kochani? Dobro dziecka, dobro ucznia ciągle powinno być najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że my poprzez wychowywanie młodzieży, kształceniu naszego pokolenia, szykujemy sobie własną przyszłość. To oni będą pewnego dnia zarządzali państwem. Pełnili wszystkie stanowiska, wysokie, niewysokie. I jeżeli zdamy sobie z tego sprawę w pełni, to może inaczej podejdziemy do funkcji nauczyciela. Do tego, żeby mu dać wolną rękę, żeby wychowywał i kształcił, ale znowu wracam tu do tego samego. To jest możliwe, ale tylko wtedy, kiedy nauczyciel faktycznie pełni swoje obowiązki jako ktoś, kto kocha swój zawód, kto chce rzeczywiście tego robić. No i nie wyobrażam sobie inaczej. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, proszę wrócić do mojego poprzedniego filmiku. To tyle na razie, całuję, ściskam i